Udaję się za fregatą. Mamo, nie. To koniec. Szansa już skapitulowała. Co? Dorwałam dowódcę i się poddają? Mogło mi się przypadkiem wyrwać, że wystrzelimy w nich wszystkie pociski wstrząsowe naraz. Zej, przecież wiesz, że Korwus od lat nie ma żadnej broni. Cóż, oni nie wiedzą. Faktycznie. Nieźle, żołnierzu. To nie koniec. Wiemy już wszystko. Gleb zgarnęła Della, gdy odkrył, czym jest Projekt Odrodzenie. Gdzie ona jest? Chyba nie uwierzysz. Aiden, czemu kazałaś Zej zostać na Korwusie? Nad Atullą poszło jej świetnie. Przydałaby nam się tutaj. Gleb to część mojego życia, o której wolałabym zapomnieć. Zej może wiedzieć o mojej przeszłości, ale nie chcę, by patrzyła jej w twarz. W porządku. Przynajmniej pada śnieg. Ładnie jest. To nie śnieg. To pył atmosferyczny po operacji Popium. Resztki miasta, które od dziesięcioleci jest martwe. Wiesz co, może po prostu sobie pomilczę. Aiden, patrz! Co to za światło? Najwyższy porządek. Na 100%. Co oni zrobili? Jazda! Znajdziemy Gleb i dowiemy się, co się stało z Delem. Potem wrócisz do ruchu oporu i sprawdzicie, co się dzieje. Z tego, co wiem, wciąż żyją tu ludzie. Myślałam, że Gleb zrezygnowała z Vardos wraz z Imperium. Myliłam się. Gleb. To była Gleb. Pask. Rzućcie broń. Już. Nasza protektor przestała być przydatna dla Projektu Odrodzenia i najwyższego porządku. Projektu Odrodzenie. Porywania dzieci. Ratowanie. Tworzenie z nich armii, jakiej ta galaktyka jeszcze... nigdy nie widziała. Senat na to na pewno nie pozwoli. Po Senacie i całym Układzie Hosnian zostały tylko zgliszcza. Te światła na niebie. Piękne, nieprawdaż? Republika zmarnowała całe dekady, nie robiąc nic. My w tym czasie przygotowywaliśmy się na ten dzień. Wiesz, Aiden, mam nadzieję, że doceniasz, że dzisiaj, akurat tego dnia, postanowiłem być tutaj z tobą. W miejscu, w którym wszystko mi odebrałaś. Oddział, moją rodzinę. Tyle czasu czekałem, by ci odpłacić. Najpierw był Del. Tak, to ja właśnie. A teraz... twoja córka.
Nie. Nie. Ustalcie to wiedzą ruchu oporu, a później spalcie to miasto. Musiałem żyć w twojej galaktyce, Aiden. Teraz ty będziesz żyć w mojej. Ta walczy z najwyższym porządkiem? Bronią Vardos i chronią samych siebie. To nie znaczy, że Jinata stoi po naszej stronie. A, są zbyt zajęci mordowaniem się nawzajem, by nas dostrzec. Wykorzystajmy to zatem. W drogę! Pokaż mi skan. Prądem ich. Skanowanie.
Zabierzmy tego szturmowca ogniowego! Jeden z nich ma miotacz ognia. Stoją nam na drodze. Zdejmijmy ich. Obezwładnijmy ich. Dio, znajdź przekaźnik komunikacyjny. Poszukamy nadajników ratunkowych. Szukanie nieprzyjaciela. Zdajmy się do przekaźnika. Potrzebne hakowanie. Dio, poszukaj w mieście nadajników ratunkowych. Patrz, droga, poziom zerowy! Dwa nadajniki? Lepiej dwa niż żaden. Masz rację. Znajdźmy za nim. Stary ATR! To niebezpieczne maszyny! Szybkie! Przydadzą się!
miejsce, wystawiać się na cel. Spacer to czym zrobić. Koniec!